Siema, gramy sobie w The Binding of Isaac Rebirth, gramy dzisiaj Edenem. I w ogóle mam na niego do zrobienia mega szatana albo matkę. I pójdę sobie na matkę, w ogóle tragicznie. Tragicznie, fajny damage. Piercy, spoko. Nawet spoko speeda mamy. Lag 0.15 XD. Beard Cage na starcie, Monstrous Lang, nie, Monstrous Tooth oraz dwa Soulhearty. No to Soulhearty, świetne. Ale w ogóle mam ten, nie? Żarówkę, czyli mega zarąbiste, czyli co oznacza, że moje statystyki się zmniejszą, jak użyję przedmiot aktywny. A będę to używać, ale chyba pod koniec walki z bossem, dopiero nie na początku? Myślę, że to by było dużo lepsze dla mnie. Ja bym chyba chciał tą skrzynię, w sumie. Spróbujemy, dojdę do niej, dojdę. O, i przy okazji, jak wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, oczywiście do niego przypnę serduszko. A jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. No. Odcinki chciałbym powiedzieć, że codziennie, ale... jestem dosłownie po, można powiedzieć, urlopie trzydniowym. Odpoczęcia od wszystkiego, przemyślenia, wszystkiego, co bym chciał robić. I ostatecznie chyba doszedłem do tego, że raczej ten kanał zostanie taki, jaki jest dotychczas. Może ewentualnie z czasem coś pomyślę nad jakimkolwiek zmienieniem czegoś. Tam jedną, dwie rzeczy, zmiana, tak. Można by było coś pomyśleć, ale głównie się na czymś innym skupiłem, nad myśleniem... Nie chcę number two. Chociaż no, przemiana Wołkrapa, no jakbym miał permaniaka, to może. A tak, to wydaje mi się prędzej zabiję, niż to mi będzie przydatne. Dobra, chodź tu, staj, Gemini. Myślę, że na drugiego użyjemy sobie Monstro Stufa i będzie git. Chyba, że teraz. O, ojej, i ty mnie trafiłeś. Old Bandaż, zarąbiście. Idziemy sobie od razu na alternatywne. Damage 3,40, 2,97 tiers. To też nie jest najgorzej. No, bywało gorzej, powiem szczerze, bywało gorzej. Dros, nagrywa się, więc bardzo się cieszę. Cześć, kolego. Ty jeszcze plujesz, wybuchasz wszystko i dałeś mi coina i zwiększyło mi moje wszystkie statystyki. Obym dostał coś ciekawego z treasure roomu tym razem. Jakiś number tu. O nie, dlaczego? Nie chcę stracić szansy na double deala, chociaż tak pewnie nie wykorzystam. Ale... Dobra, random. Mitra! Idziemy na inżynier roomy. Jeżeli mam mitrę, nie wiem, czy ona wchodzi w przemianę. Nie wchodzi w przemianę. Niestety w Serafina. Ale i tak bym sobie chyba bardziej poszedł na inżynier roomy. Wydaje mi się, że dużo przydatniejsze to będzie w tej chwili, w której się teraz znajduję. O, świetnie. Curse Rooma sobie odpuszczę. O, mam klątwę, nie zauważyłem nawet. Szkoda, że do sklepu mnie nie wysłało. Bym się bardziej ucieszył. Nose Goblin. Żarówka jest dużo potężniejsza w tej chwili, w której się teraz znajduję. 7 coinów. Poszedłbym do sklepu? W sumie? Czemu by nie? Ojej, ile macie życia? Że was nie zabijam na strzała. Więcej niż 4,30, fajnie wiedzieć. Mógłbym iść teraz do sklepu. Wormwood. Nie robić z tego bossa. Wiedziałem, że wyskoczy mi z tej dziury. Dobra, masz bombkę, łyknij sobie i cyk. Stążył jak dobrze, stapler. Sklep sobie chyba jeszcze odpuszczę na tym piętrze. No, pójdziemy dalej na spokojniutko. Ale jak trafiłem, idealnie, no. Idealnie jedna bomba i monstro i daj radę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Damage upa mamy oczywiście z naszą żaróweczką. Damage up będzie dużo większy. Bo o tym pamiętać i się cieszyć z tego powodu. Prawie obrywałem. Ciekawe, co teraz w treasure roomie będę miał. No oczywiście, pożyjmy sobie na totalnie randomowe rzeczy. Ale tak jakoś... No właśnie, zależy co dropnie. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się na coś fajnego zmienić. Little Steven. Okej. Okay. Triple shota biorę. Zawsze triple shot był dobry dla mnie. No to jest wiecie, jak quad shot, nie oszukujmy się, to jest quad shot, zwyczajnie. O, ale jest mega przyjemnie się właśnie tymi rzeczami gra. Chodź tutaj. Mam bombę, ale nie opłaca się używać bomby za bombę. Chyba, że wrócę tutaj, jak będę potrzebować, jak będę miał latanie, nie potrzebował. Ja nic nie będę potrzebował, a i tak latać będę musiał, bo muszę znaleźć lustrzany pokój. Idziemy w końcu na matkę, a matka nie pozwoli nam czekać. Uj, boż, challenge room. Ja bym się chyba dał obić do jednego serca. W sumie poradzę sobie na jednym sercu, a tak to przynajmniej będziemy mieli przedmiot z boss challenge roomu. W którym może być totalnie wszystko i może mnie to zabić, ale... Kusisz, przyjacielu ty mój. Czyli tak, tracimy życie do pół serca, do całego serca. Idealnie. Idę, biorę sobie The Emperor, skakuję sobie tutaj, biorę Soul Hearta i używamy sobie na spokojnie The Emperor. Turdlet, mega prosty bosik. Na niego użyję sobie... Czemu muszę w sumie używać? No, nieważne. Byłem ciekawy, czemu muszę używać w ogóle na niego mój przedmiot aktywny. Ale jak widać... Beard Cage mu skoczył na twarz i go zabił. Nie wiedziałem, że to zrobi. 33% szansy miałem na tego. Na Angel Roomy. Nie udało się niestety. Mam w ogóle totalnie źle mikrofon. Czuję się, jakbym pierwszy raz nagrał odcinki. The Magician. Dobra, przemiana w latanie. Zanim sobie pójdziemy na dół, pójdźmy sobie jeszcze potem bombę. Klucz za darmo to, wiecie. Warto brać. Tam był chyba jeszcze klucz z prawej strony. Luknąłbym, czy z... tutaj jeszcze nic nie było. Niestety. Szybki Curse Roomik. Maybe. O, niestety, przemiana mi zdejdzie. Troszeczkę się nie opłacało, ale nadzieja była, że coś akurat wypadnie ciekawego. A dwa tiersy też nie najgorzej. Damage 7 to jest mega ładne. Szkoda tylko tych tiersów, nie? Tiersy mogłyby być dużo większe. Dobra, idziemy podłamek noża. Dzień dobry. W sumie to jak dobrze pójdzie. Jeszcze jakbym dostał Elki, też w ogóle bym się ucieszył, ale jak dobrze pójdzie, to kolegę Edena mamy wymaksowanego praktycznie. No, jeszcze tylko trzeba będzie na niego mega szatana zrobić, co jest turbo proste, nie oszukujmy się. Pójście na mega szatana zawsze było turbo proste.
I mam całość porobioną, bezproblemowo. Nawet się cieszę. Dobra, odłamek noża, na dół nie muszę schodzić. Idziemy na szybciocha, na bossa, turbo prosty bosik. Trzeba będzie, to sobie użyjemy na niego naszego monstro, który jest naszym przyjacielem, jak wszyscy wiemy, w skrzyni. Skrzynia, kolejny bomba. No, nie najgorzej. I mamy całe piętro. Szkoda, że tutaj nie mogę dostać Angel Rooma. Jakby się dało, to po pierwsze byłoby to strasznie broken, nie oszukujmy się. Bo jednak byśmy mieli z tego piętra nie jeden dodatkowy przedmiot, aż dwa. Jakbyśmy mieli jeszcze D6, to trzy dałoby radę stąd wyciągnąć przedmioty. To jest już naprawdę sporą liczbą, nie oszukujmy się. Skrzyneczko. 5 coinów, ale już mam 15 razem. No i nie jest najgorzej, no powiem szczerze, jestem mega zadowolony. Na bossa jeszcze nie poszedłem. Musiałem szybko pójść otworzyć drzwi, bo pukał listonosz. W sumie ciekawie. Panie Turdlet, pan już powinien zginąć idealnie. Nie będę na niego używać nawet monstro. Nie ma sensu. Załatwię bosik, za szybko możecie schodzi. HP Apik, Sol Harcik. Cieszę się. Idziemy na kolejne piętro, nam pozostaje. Powybuchamy sobie na spokojnie. Czy ja chciałbym iść nad sklepu na tym piętrze? Mógłbym. W sumie nie głupie, żebym poszedł. Dzięki czemu byśmy mieli... Dzięki czemu mamy szansę na jakiś przedmiot. Albo w ogóle Steam Sale, jeżeli się okazałoby, że przeciwnik. Alabaster Box. To jest 9V, nie? Nic. To nic. A dobra, szybki skok na kolejne piętro. Piercy te same, Dimage ten sam. Chociaż, sporo przedmiotów na Dimage dostałem. Dostaliśmy 9 ogonów kota. Dostaliśmy stapler. No jak zrobić ten przedmiot? Troszeczkę tier zapy dostaliśmy pinki. Nie jest najgorzej. To jest naprawdę, naprawdę dobry run. A szczęście 0.15, trzeba pamiętać. Ognisko się pozbądźmy, drugiego też się pozbądźmy i skaczemy sobie na dół. A piętro to jest mainsy, tak. Czyli tak zwane kopalnie. I tu ja bym sobie wybuchnął, darmowe pieniądze. I przy okazji jeszcze otwarte worki, oba, o dziwo. Ciekawe, czy możemy coś z tego ogniska wypaść ciekawego? O nie, nie może. Dobra, ten pan się wysadził. Czemu ty nie wysadziłeś, kolego? Pinki. Gdyby nie fakt, że ja z mojego przedmiotu z mojego trinketa, przy pomocy przedmiotu aktywnego, dostaję boosty, jakieś tacapy, to bym, szczerze, nie oszukujmy się, bardzo szczerze, brał pinki. Szansa na odtrucie, mega zarobista. Sklep, jak najbardziej odwiedzę, mam dużo coinów, mam bardzo dużo wszystkiego w sumie. Dobra, mógłby zginąć, dzięki. A wskakujmy sobie do sklepu, no oczywiście, że nic ciekawego, ale Solharta kupię przynajmniej. No czemu by nie, 67% szans na Angel Rooma mamy. Chociaż jeden przedmiot z Angel Rooma już posiadam. Ale gra chyba ma to gdzieś niestety. Potrzebowałbym kluczyki aniołka, żeby zwiększyć tą... Co ja zrobiłem, żeby zwiększyć tą szansę na Angel Roomy? Myślę, że na spokojnie możemy iść bossa bić. Rip creep. O nie, dobra, przynajmniej Birdcage będzie bić coś. A ja się nie spodziewałem, że ognisko będzie tutaj stało. Ale najgorzej na świecie. Oj, to jest strzelasz. Ja myślałem, że tylko respisz w tej fazie. Ja dosyć rzadko się biję z tym bossem i w sumie nie pamiętam go jakoś bardzo. Ale okej. Okay. Dobra, to widziałem. Brimstone, nie wiem który. Dobra, ten. Ciężko zobaczyć, który Brimstone ostrzeli, bo ma kilka rodzajów Brimstone. Syntol od Simi Chapi, kozak. 8 damage'a. Dlaczego? Dlaczego taka tragedia? Dobra, dawaj mi to, wybucham ciebie. Monstro. W sumie damage mam kozacki, nie? Mam 8, 16, 24 damage'a około. Nie jest najgorzej. Walnij go tam. O, nie zabił go. Nie zabiłem cię. Dlaczego? Dobra, key pieces, przejdźmy po piętrze, bo jeszcze nie miałem treasure roomu w sumie. A bardzo bym chciał dostać przedmiot z pokoju skarbów tak zwanego. Oj, o nie, jeszcze złapałem ten pocisk, muszę się oduczyć łapania pocisków, no. Nie wiem, jak ktoś zaczyna zamiast strzelać albo ten, to zaczynam panikować w tej grze i wbiegam w te pociski. Zamiast ich uniechać, to po prostu nie wbiegam, tragedia sama. Nadal tu leży pinki. No, wziąłbym tego pinki, no. No wziąłbym, szczerze to bym wziął bardzo mocno. Odzyskaliśmy moje 0.13, w sumie nie mam jakichś dużo mocnych statystyk przez żarówkę. Ale zawsze, no, lepiej mieć niż nie mieć, tak? Lepiej mieć te trochę niż zero. Beard, dead beard. A, wezmę, śmiesznie mi się dosyć skombuje z moim beard cage'em. Razem, za każdym razem jak oberwę, to będą obydwoje bić. Myślę, że spoko. Poszedłbym do pokoju z kostką, to może być forget me now, który pozwoli nam przejść jeszcze raz po piętrze. I jest to forget me now. No i Quincy przy okazji. Jasne, ciemno biorę, rerollujemy sobie piętro. Szkoda by było tego nie robić. Niestety tym razem klątwa, ale do przeżycia. Takowa. Tu sobie wysadzę. Dodatkowe kojniki. Może tym razem coś w sklepie ciekawego dostaniemy. Queens jeszcze nam pustują tutaj w tych. A dają nam szansę na pokonanie przeciwników. Teraz pytanie, czy ja pierwszy znajdę... O, ciekawie. Tableteczka. Speeddown! Oj, to troszeczkę zabolało, powiem szczerze. Daj speedupa. Petrip! Ale tragiczne tabletki. Nie podobają mi się. Treasure room? Uj, tak! Tier delay. No, to kozak. A teraz znalezienie bossa, no spokojnie. I w sumie wszystko mamy. Oj, to tak. Więc dwie bombki do kieszonki. No i sklep bym jeszcze znalazł, tylko no, niestety mam klątwę. Nie mam żadnego tutaj Black Candle, niestety, a szkoda. Hornfall. Niestety nie mam żadnego tutaj fajnego
O, jak on nam się nazywał? No ten go. Ej, no dosłownie słowo zgubiłem, dziwne uczucie. Ej, co ty się tak rozkręciłeś, kolego? Nie oberwałem, jest dobrze. Tears up, 21% szans tylko miałem do tego. Idziemy po piętrze. Jakie w ogóle tearsy duże dostałem, nie? Nagle 3 tearsy mam. Mega dużo na triple shocie. Ciekawe, czy dostanę więcej. Potrzebowałbym pewnie tier delay, bo coś czuję, że moje tearsy już ten do maksimum dobijają. Puberty, nawet okej, tabletka, powiem szczerze. Oj, muszki, wy się opanujcie. Czy mamy tutaj sklep? Nie, challenge room. Challenge roomy czasami są fajne, ale w większości przypadków useless. Totalnie nic tam się nie dostało. Ojejciu. Totalnie nic tam się nie dostaje, a szkoda. Dobra, was pozabijam. Serduszko, w ogóle biblioteka. Ujojojojoj. W sumie wziąłbym oba. Co ja mam za przedmiot Serafina? Że Mika jest jednak przedmiotem Serafina? Tak? Aha, czyli jednak miałem. Nie wiem, Book of Belial? Fajna książka. W sumie Book of Belial wziąć i po prostu tylko na niektórych bossach je używać? No, można by było. Albo po prostu mieć gdzieś żarówkę i tyle. Syf. I kolejny trinket. O, tym razem to było życie. Golden Coin. Chodź tu, chodź do domu, nie zbiorę cię. Potrzebuję klucza, wypstrykałem się z kluczy. Najgorzej na świecie. 0,15 szczęścia i tyle coinów dostałem, aż dziwne. W sumie nie dostaję jakiegoś dużego boosta przez moją żarówkę, więc biorę Book of Belial. Dużo bardziej się przyda. Sporo serc mam, więc oddałbym tobie. O, jeszcze mam szansę zrespić sobie serce, kiedy oberwę. Czy to jest szansa, że jak wyjdę i wejdę oberwę w danym pokoju? Nie, to jest szansa po prostu randomowa. Co za tabletka? Lock up, speed down. No to zabolało bardziej niż cokolwiek innego. Nie chcę kolejnych speed downów, niestety. I zobaczmy, co mi dasz. Co mi diable dasz? Okej, okay. Nie jest to przedmiot z Devil Deala, przynajmniej tableteczki. Pheromones. Dobra, idę stąd. Ej, tragedia, mam speeda tragicznego, nie chcę. Ale syf. Tutaj bym wszedł. I bym wyszedł. I nie mam klucza. Aja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 j
domu wejść w sumie. W sumie i tak nie mam nic do stracenia. Tabletki i śmieszne bomby. Puberty bierzemy. Random tabletka. Range down. No tak. Wszystkie tabletki, które mam w grze, w tej chwili dostępne, są złe. Wow. To naprawdę wow. Tu mamy treasure room. Daj mi klucz, co? Dałbyś mi? Dasz mi coina. Coina to akurat nie potrzebuję, przyjacielu to mój. Ja bym potrzebował pójść w lewą stronę. Bo z lewej strony mieliśmy ten challenge room. I zobaczyć przynajmniej co jest... A, nie mam życia, przecież zapomniałem. Ajajajajaj. Dobra, wiemy, że z lewej strony na maksa nie ma pokoju, więc... Czy tutaj jest pokój jakiś? Nie wiem, czy on się z treasure roomem nie łączy już powoli. Niestety. No szansa na to, że znajdziemy secret room... Duża jest. Powiem szczerze, jest duża, ale... Ale szczerze to ciężko stwierdzić. No tam nie może być, bo tam były kolce. Nie ciekawie. Czy tu jest treasure room już u góry? Tak. Czyli tu może być secret room i darmowe wejście do sklepu. Uuu. Very nice. To? No, szapoba. Mnie się podobało. Drabina. Serce jak najbardziej. Dobra, wezmę tą drabinę, co mam zrobić z tym pieniędzmi później. To bym otworzył? Nie, no, niestety. Klucza. Niestety. Ale. Cześć, kolego bombiarzu, któremu prawie oddałem bombę. Ale. Teraz idziemy na bossa. Tak. Znaczy, pokonałem już bossa, ale idziemy na bossa. Tak. I po bossie pójdziemy na... Czy to może być super secret room? Jest tu super secret room. Jest to secret room życiowy. W sumie syf. Totalnie nic nie dostałem. Jest mi smutno z tego powodu. Mamy boss challenge room. Szkoda, bo jakby nie... A, no brwałem. Ja tak miałem szansę na angel room. 48 tysięcy godzin. Kliknijmy guzik. Wejdę do tego curse roomu. Może coś akurat jakieś na przykład. Jakbym wszedł tu od razu, to bym szczerze powiedziawszy nie stracił nawet szans na angel rooma. Chociaż nie, ta nie była za duża, ale i tak bym nie stracił. To sobie wezmę. Opa. Kirsy 270. No ładnie. Bardzo mi się to podoba. Kolejne bombki. Już się powyskakiwały z moich przeciwników. Serduszko, nie chcę. Nadal nie mam klucza. Jestem biedny. No co tu się dzieje? Co to? HP up. Co tu się dzieje? Czemu ja nie mam kluczy w tym ranie? Znaczy miałem dużo. Ale się stało tragedia, bo wszystkie straciłem sobie. Nie ciekawie. Poszedłbym po ten worek, ale no, nie mam kluczy. To nadal jest ta sama gadka. Nie mam kluczy niestety. Niestety też nie będzie treasure roomu, jak widać, koło. Znaczy nie będzie secret roomu, koło treasure roomu. A szkoda. Mógłby się tam pojawić, wtedy byłoby dużo przyjemniej. O, nie zdążyłem przebiec, jaka tragedia w ogóle. Koledzy. A, ja miałem tu po prostu ten guzik kliknąć. No, nie mam. Ja tak myślę, muszę kliknąć guzik, żeby wyjść z tego pokoju, a to jednak tak nie działa. Ej, miałem dźwięk, jakbym się ten secret room otworzył. Ale się nie otworzył. Ej, w ogóle, czy ja mam szansę dostać ten? Ej, mega by było to zarąbiste. Gdybym miał szansę dostać secret room tutaj, na prawo, z tego pokoju. No nie jestem w stanie. Chociaż... No nie jestem w stanie, ale prawo od treasure roomu, maybe? Chyba, że koło
tego pokoju. Nie dałoby tu radę. Nie ma. Tu mamy... A, zwykły pokój. A, tak, tam był boss. Czyli obok boss challenge domu. No nie wchodź w te ogniska wszystkie. Co z tobą jest nie tak, Eden? Jeszcze się wybuchłem. Biorę na ślepo. Box. Box jest turbo dobry. Feromony. Dobra, panowie. No, to nieźle poszło. W sumie feromony... nie wiem. No, nie wiem, no. Oberwał jeden. Nienawidzę tego bossa, jakoś tak... Ty chamie! Najbardziej znienawidzony boss przeze mnie. A mamy skrzynkę. Otworzyłbym te skrzynki w sumie. Ace of Hearts mamy jeszcze do zgarnięcia. Nie chcę. Dzięki. Nie przyda się. Czemu ja nie użyłem swojej książki tutaj? To jest idealne miejsce, żeby książkę użyć. Jestem głupi, dlatego. Cześć, Riptrip. Au! Ej, bo pająki mnie gryzą! Nie widziałem ich! Nie fajnie. Dobra, mamy feromony, Ace of Hearts i spawnuję treasure room i sklep na katedrze, na którą nie idę. Nie idę. Ja idę na łomby, ale nie idę na katedrę. Okej? Chyba. W sumie nie wiem. Dobra, wejdźmy do treasure room. A, nie znam, lewa. Okej? Znaczy, na początku tak spojrzałem na to i o Jezu, jaka to... Ale tak w sumie to jest, kurczę, Simulk. W sumie dobry item. No, wszystko oczywiście itemy zniknęły mi z mojego tutaj pięknego Edeno. To trzeba tylko przejść pod... Nienawidzę tego, w ogóle to jest tak useless. To wszystko wygląda zawsze tak samo. Jest to chyba najdudniejsza część, jeżeli chodzi o pójście na matkę. Dlatego nie lubię na matkę chodzić za bardzo. Bo, okej, czasami oberwę, rozumiem. Ale jest to tak nudne, tak powtarzalne uciekanie przed nim. Jest to tak niepotrzebne przedłużenie rozgrywki, że to jest trzech. Można by było cokolwiek, nie wiem, walkę z samym, nie wiem, kimś tam zrobić. Ale nie, damy jakąś starą język, która trzyma mordę, jak na nas szarżuje. Świetny pomysł. Jeszcze cały pokój się trzęsie, jakbym miał, nie wiem. A jakbym miał po prostu, nie wiem. No nie mogłbym mieć ten. Slajzek. To jest Eden, babo. Nawet nie dzieci swoich nie rozpoznaje. To jest Eden! Oj, nie przejdę. Dobra, wysadzamy. Przejście zrobione. Ajajaj. Nie, naprawdę. Mogliby tego po prostu nie dawać. Ja bym się... O, wybuchłem siebie czy obrywałem, bo nie rozumiem. Teraz coś się wydarzyło. Ja bym naprawdę zrobił wszystko, żeby tego momentu po prostu w grze nie było. Czekajcie, bo ja teraz ginę. No już przestałem skupiać na tym, co się dzieje. Jezu, te kolce, jak one długo się odpalają. Tup. Nara, babo. Ja bossa jeszcze nie biłem, a to może być skamielina i skamielina tam jest je. Ale mamy życie tutaj jakieś, jedno. Tu było chyba na dole też życie jakieś, też, tak. No i w sumie wychodzimy na zero, prawda? Na zero. Szkoda, że lata, nie latam. Mam tylko przejście nad dziurą, ale to jest syf. A tu może być super secret room. Tu niestety nie może być. Ale, tu też nie może być. Ale tu już na przykład może. I jest, O, jaka fajna. Tak zwana czarna kubka. Serduszko, kozak, wiedziałem, że ty będziesz bossem. Pewnie sobie użyję mojej książki. Damage plus 0,26. Dobra, okej. No i tak, mamy damage w sumie razy 3, więc jeszcze jest lepiej niż było. Mogą pozwolić mi powybuchać trochę kamieni. Ale już za późno. Coś kolego. To za ognisko. To za ognisko było, randomowe. Skąd się to wziął? Oj. Ajajajaj. Ile mam tego? Mam range'a 7, to wcale nie jest taki daleki, a jakoś sięgam po większych przeciwników. Ej, nawet spoko. Już myślałem, że krawatura mi się rozbudowała. Chociaż nie ma opcji, chyba że bateria nierówna. To jest taka jest opcja. Znaczy, to nie jest tak, że inna firma baterii, tylko mam cały czas tą samą baterię, tą samą firmę baterii. Więc wziąłem całą paczkę do siebie i... Jezu, co tam speed-up? Niby speed-up, okej, ale jakoś tak syf. Wziąłem sobie całą paczkę tych samych baterii, ale mam wrażenie, że faktycznie bateria nierówna, bo raz mi klawiatura potrafi trzymać miesiąc, w sumie praktycznie całego ciągłego użytkowania, a raz potrafi trzymać maksymalnie, nie wiem, z tydzień, tak? Co to jest za ten trinket? 20% szansy, 25%, a random efekt przedmiotu matki. No niby okej, byśmy mieli na przykład, nie wiem, przedmiot, oj, nie lubię cię, byśmy mogli dostać na przykład przedmiot nóż, tak? Ale to, nie wiem, czy chcę nawet. Jezu, ten przeciwnik, nienawidzę. Mogłoby go nie być w grze. Okej, nie jest najgorzej. Nożem dostał między oczy. Czy moja żarówka daje mi? Na pewno mi daje. Ale ile mi daje? Teraz pytanie. Ile mi moja żarówka jest w stanie dać? Daje mi 90 tirsów? Aż tak podboostował swoim milkto? Kozak, bardzo się cieszę. Cześć koledzy. A, wy mózgu nie macie. Ała. O nie, weź mnie nie bij, bo ja ten stracę szansę na Angel Room. A ja chcę mieć Angel Rooma. Bo ja przemianę trafina mam za chwilę dosłownie. Za momencik, bym powiedział. Nie chcę. Mógłbym chcieć, gdyby było to jakkolwiek dla mnie przydatne, ale ja nie respię. Nie respię niestety tych much, ani pająków, więc trochę syf. Gdybym miał Gapis Head, gdybym miał to włosy matki, o, Lost Clay. Syf. Nienawidzę, bo wtedy bossy się agrują na nim i jest słabo. Brwałem i się nie bałem. No nie strzelaj do mnie! Spojrzałem się na tego na środku, czy strzela do mnie. A! W ogóle...
Pierwszy raz chyba tam pokój mi się trafił. Ciekawe. Wziąłbym sobie ten worek, ale no niestety. Cześć kolego, co mam cię słychać? Czemu go to nie atakuje? Mnie to atakuje od razu. Tylko przejdę pomiędzy i od razu dostaję. To kamień z X-em w ogóle. Nawet to wybuchnął. I dostał, tak jest, bardzo dobrego Solhurta. Bardzo się wszyscy cieszymy. Sklep, wchodzę. Biorę na ślepo. Mister Me. Użyję sobie, może kartę wezmę. Może się uda. O, dałby nawet. Co za karta? The Tower. Ale niestety Book of Beliala bardziej przydatny. Treżer miałem, sklep miałem. To pozostaje nam tylko pójść bić bossa. Oj, wlazłem w niego. Niepotrzebnie. Pójść bić bossa, którym będzie... Wow, no co ty robisz? A, cię porobiłem, co? Niespodzianka. Wow. W sumie mogłem tylko przejść po nich i oni by sami to otwierdzili. Syrena! Nie, nienawidzę tego bossa. Ale bym na niej użył ten. Magician. No, zaczęła krzyczeć na mnie. Bez powodu. Obrywałem? Oj, Birdcage już nie jest mój. Nóż też nie jest mój. Lost Fly też zupełnie nie jest mój. Dostałem nożem. Patrz. Co to? Marbles. Miesyw. Wszystko na piętrze. No, możemy iść dalej. Siadę stanę Angel Room w końcu, po raz drugi. Chociaż raz w tym ranie. Fajny bossik, nie fajni koledzy. Nie wiem, jakoś ich tak nie za bardzo lubić. Ja nie lubić takich przeciwników. Ale i tak Golden Key! Dlaczego nie dostałem to na innych piętrach, jak się pytam? Ej, nie, panowie, opanujcie się troszeczkę. Nie jesteśmy w cyrku. Ja nie wiem, co się dzieje. Czasami oni są na coś inni. Co mnie pożyć, ja pójść? A! Wziąłem! Nie mogę oberwać, bo stracę moją jedyną szansę na Angelerumy. A bardzo bym nie chciał. Co to za tabletka? Half up. Okej, nie najgorzej. Cześć, panowie. Tutaj jest sytuacja, w której też bym im pozwolił pozbierać kamienie, a ja mam jedną bombę. Trollowałem, bo myślałem, że mam kilka. Normalnie to miałem dużo bomb. Dobra. Przeleciało nad mną! Ale chyba w tego, w muchę celował, dlatego. Coina dostałem. Co nie jest za ciekawie. Worek bym otworzył. Ale jedna bomba nie starczy na ten worek. Ajajaj. Kluczyk dostałem kolejny, niepotrzebny. Ja bym potrzebował wszystko, co jest Solhartem, bądź Blackhartem, bądź każdym innym hartem, co nie jest czerwonym sercem. Oj! Dobra, ten leży, jest git. Dobra, czerwone serce też to spoko, ale jednak wolę dostać troszeczkę inne. Teraz! A, dobra, wy tylko powodujecie, że nie strzelam. Chyba, że wlecieliby prosto we mnie, to wtedy smutko. Dobra, leży. O, ja ten tarczeń nakłada jakiś zasrany. Ej, nie zauważyłem go! Nie zauważyłem, ty śmieciu! No nie! Gra jest gówniana, no mój Angelorum, no 30% tylko już na niego. A, wiem, to akurat to był ten. Akurat to był kamień z X-em, dostałem Solhurta. Aj! No co ty robisz? Przynajmniej Birdcage mi ten, skrzynkę otwiera. Wow, a co mi te klucze? Już mi tyle nie potrzeba nawet. A, ta gra jest głupia. Ej, strzelać nie mogę. Treasure Room. Nie. O, czemu dwa przedmioty aktywne? Ej, to jeszcze ekipy beznadziejne oba. Chociaż z dwojga złego wolałbym chyba Box of Spiders. Ale niestety. Jak to się mówi, nie ma co się lubi, to się bierze, co się miało wcześniej, bo to jest dużo lepsze. Tak się mówi, takie przysłowie. Oj, ty demonku. Ty jeszcze nie wiesz, na co się piszesz. Bombę dostałem, szkoda, że nadal to jest za mało. Fajne. A, nie, ja chciałem to wysadzić. Ten jest w stanie dać jakieś stats-upy, ale odkąd żyję i gram w tą grę, to jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym dostać stats-upy jakieś randomowe. Ojej, czemu w takich pokojach nie ma? Nie, ten... Go, chciałem powiedzieć właśnie, że nie tego. Daś mi muchy, czy strzelasz? Ojej, to mi się odbiło. Daś mi muchy. Profesjonalnie. Czy mam sklep na tym piętrze? Powinienem. No ty ham, nie wiem, nie potrafię uniknąć zwykłego przeciwnika, który jest totalnie prosty jak zwykle. Klucz. Nie, 20 kluczy. W jednym danie. Leży. Klep. Ze wszystkich śmieci ciebie nie chciałem najbardziej. Jeszcze dam jedyny coin. Super. Mega przydatne. Fajzek. Dobra. Bijemy się. Na gołe klapy. Ty Brimstone'em strzelasz. Zapomniałem o tym. Fajzek. Brimstone. Ajajaj. Ale zginiesz? Dzięki. Serduszko. Solharcik. Negatyw. Damage upa zawsze zostaje. Dużo better. Te serduszko, tak, podoba mi się. Strzelec zaczął w ogóle nie w tego, co trzeba. Znaczy zaczął strzelać moją muchę śmieszną. O nie, w ogóle Lost Fly kiedyś, jak wyszedł ten przedmiot, to pamiętam, że był taki problem, niebezpiecznie, że na właśnie walce z matką, on potrafił matkę zbugować. To było tak tragiczne. Ona potrafiła się randomowo zbugować i nic nie robić. Dobra, mamy wszystko. Idziemy. To jest chyba ostatnie piętro, na którym dostanę Angel Roomy. O ile dostanę oczywiście, o ile to będzie przedmiot z tego, nie? Z Serafina. Bo na razie mam dwa przedmioty z Serafina i oba przedmioty nie są, nie zgadniecie, z Angel Room'a, no. Są przedmiotami, które wziąłem randomowo, w jakichkolwiek pokojach. Tak, bo jeden w bibliotece, a drugi był po prostu
leżącą mitrą. Nie, to chyba był przedmiot, którego ten nie widziałem, nie? To był jakiś taki random przedmiot, który stwierdziłem, a wezmę, bo nie widzę co to jest. Tak chyba było. Idź mi z tym, no fist siul, tyle było z mojego jest uruma. Nienawidzę tej gry po prostu. Oj, tu musiałem drzwi otworzyć. A dzisiaj jakiś taki norm... O, żarówki miłko, dobieramy. Jakiś taki normalny dzień dzisiaj, normalnie jak na targu. Kto zamraża? A, dobra, te babyki, które respię. Quincy potrafią zrespić Freezer Baby, który zamraża, zapomniałem o tym. Mam 0 bomb, 12 kluczy i szansa na Angel Room tak zwana 0. Super, super szansa bym powiedział. Wow, ale dobrze, dostałem coiny. Ale jest chociaż może mała szansa, że nie będzie tego, nie? Grita w sklepie. Oj, to by było dobre. Znowu Golden Key. Piętro po piętrze, super. Panowie, 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 uspokójmy się troszeczkę, dogadajmy się. Po co mi te klucze? Skąd ja mam tyle kluczy w ogóle? No, jeszcze ci śmierdolą tutaj. Śmierdolusze małe. Dobra, może się zginąć. Ej, pomiotujesz! Kolego. Ciekawe, czego był królem. Pieniędzy i bomb. A nie, bomb był, a po prostu coina wyrzucił. Przypadkowo. Super wiedzieć. Ojej, ten przeciwnik. Teleportujący się, tak zwany C-section. Ale nie moje, niestety. Jezu, jak piętro tragiczne. Nie fajnie. A ten robakami pluje. Ci opanuj. Jesteśmy u ciebie na wsi. Stodole. Szkoda, że muszę bomby użyć. Jakbym nie musiał, to spoko, nie? Darmowy bomb, darmowe serduszko. Jakbym musiał tylko przez dziurkę przelecieć, ale tak tylko syf troszeczkę bym powiedział, no syf. Dwie bomby, oj tak, dobra. Zwiększa nam się nasza populacja bomb w domku. Brimstone Baby tam jeszcze strzela. Zjada wszystkich. No z was wszystkich chciałbym wybuch, no. Co to? Tear Zap. Nie wiem, czy jest mi jeszcze potrzebny Tear Zap, ale okej. Ja chyba w ogóle na bossa teraz idę, tak mi się wydaje. Że to jest ścieżka karierowa do bossa. Niestety. A wolałbym bardziej treasure room, ewentualnie sklep. Ja nie mam treasure roomu i sklepu na tym piętrze. Fakty. Czy to są ten, korpsy. Ale korpsy są jak łumpsy, no, tak było. Ej, nie, on mnie zabije. Albo nie, bo mucha atakuje. Dawaj, dawaj tą muchę. Dawaj, muchę. Oj, oj, oj. Nie wiem co za... Aj, dobra, już wiem co on zaatakował. I'm dead, tra-na-na-na-na, tra-na-na-na-na. Ej, nie ma opcji, żebym wygrał z niej. Nie mam dwa życia i jestem na dosłownie od niego strzała. Dobra, detka. Przeżyłem. Nie wiem, czy się cieszyć. Dawaj, HP down. Dobra, damage upa, ale też może być. Krzyśko. Nie ma opcji, żebym wygrał z matką. A nie ma opcji, żebym w ogóle do niej doszedł. Zacznijmy od tego. Ej, strasznie gównianie się stresliwo to wszystko. Nie wiem, że on strzela. Chyba, że jakimś cudem bardzo dużo serc mi wyleci teraz na tym piętrze. To może jest szansa jakaś mała na pokonanie matki. 4,5 volta by było spoko, damage up ciągle by wzrastał. Mamy magazyn. Trzymane od początku praktycznie podejścia specjalnie właśnie na taką ewentualność, jaką jest matka. Tak zwana kiedyś The Witness. Ale no niestety, wszystko się okaże w tak zwanym praniu, prawda? Bo trzeba wybrać swoje brudy i się pozbyć bombiarzy śmierdziuchów. Prawie brałem. Dobra, tam jeszcze ktoś żyje. Fajne, fajne, podoba mi się. Więcej takich by się przydało. Dobra, ty giniesz, jest git. Ty też zginąłeś. Jezu, jaka tragedia w ogóle. On się mnie boi. Bo od fasoli się w głowie. Nie wiem co robi. Ej, dajcie mi, naprawdę potrzebuję 5 serc potrzebuję. A, to są jojka jeszcze. Bo jojek nie zauważyłem. 5 serc bym potrzebował. Cancer biorę. Plus 280 tirsów. 20 tirsów posiadam. Nie no, tak. Na swalot penny se w trinket, nie oszukujmy się. Szczególnie, że ja się tak sklepów nie mam, więc po co? Po co to komu, na co? A tak jak mam przynajmniej takiego cancer, to mam tear zapa. Fajnie jakbym dostał tego. Tak, kurst horna dostałbym. To by było spoko. Solharty też są mile widziane, fakty. Trzeba powiedzieć sobie głośno, solharty są spoko. Oczywiście jakich od razu nie stracę. Secret room? Nie? To nie spodzianka. Pewnie, że... A, bo tu nie może być, czyli tu na dole? Obok tego, curse room? Może być. Open. Nie ma? Tutaj też w sumie mógłby być secret room. I w tak gówniane... Cało tak gówniane miejsce jest. Chciałbym w ogóle dostać teraz, w tej chwili, to jest jedyny super secret room, nie w ogóle też room powiedziałem. To jest jedyny super secret room, który tak naprawdę bym bardzo chciał dostać, czyli secret room sercowe, nie? To jest jedyna rzecz, która jakkolwiek by mnie zadowoliła w tej chwili. Szansa na to, nie oszukujmy się, jest bardzo niska. Ale jakbym dostał, to by było wtedy ta... I zamknął się tam, nie może wyjść. Za bardzo go zjadam. Panie, panie, idź pan. Jezu, ja... Carrion Queen bije 1000 lat. O. Dobrze, że ten, dzięki... To jest mam... Mam perfum? Mam z perfum? Jak się nazywa ten? Do tego tier delaya, okej? Okay? Dzięki temu mam szansę straszyć, nie? Przestraszyć przeciwnika, przez co on... Ucieka, serce wezmę. O ile w kolce nie wejdę. W ogóle mam bardzo tragicznego speeda. Nie ma opcji, żebym dożył. Nie? Szansa na to, że wygram z matką jest... No, nie oszukujmy się, no jest równa praktycznie zero.
I to właśnie największy powód jest taki, że ja nie mam speeda. Najczęściej przez speeda się przegrywa w tej grze. Nie fajnie. To ja tego nie przejdę. Albo przejdę. Pitch. I dostanę gówno klucz. Jak zwykle. Czemu? Czemu dostaję takie syf przedmioty? Cześć kolego. Cyk. Ule pozjadany. Mamy... Ej, w sumie to jest bardzo mała szansa, ale jest secret room, ale gówniany. Znaczy, w teorii. No w teorii okej. Okay. Dostałem serduszko, tylko że to są pół serca, nie całe. Bywało lepiej niestety, bywało lepiej. Dobra, pocisków uniknę raczej. A trzeba was pokonać. Dwa pokoje. I to na pewno, ten. W jednym na pewno będzie tylko jeden, tak? Tylko tym górszym, w górszym. Nowe słowo, w górszym pokoju będzie jeden. W górnym pokoju będzie jeden niestety. Otwierasz się? A, ty się przestraszyłeś, dlatego się otworzyłeś na mnie. Okej, okay. I tu też pewnie będzie tylko jeden. No, jest więcej. To w sumie niespodzianka. Od kiedy te pociski się odbijają od siebie? Może to był jakiś czempion, który miał taką możliwość, albo po prostu nigdy ten przeciwnik nie zdążył wam je strzelić. Ej, pierwszy raz miałem taką sytuację, niefajna, niefajna. Secret roomów więcej mieć nie będę. Kamieni z X-em więcej mieć nie będę. Curse roomów nie będę sprawdzać, niestety. Wszystko tutaj... A, w ogóle to jest cienki pokój, ja nie wiem, po co sprawdzałem, czy tam jest secret room. Jestem mało inteligentnym człowiekiem, jak widać. Idziemy na walkę z matką. To jest w ogóle kolejny raz, w którym idziemy na walkę z matką i ja, patrząc na moje itemy, patrząc na to, ile mam życia i patrząc na to, co posiadam, czyli moje zerowe umiejętności, ja wiem, że ja po prostu nie wygram walki z matką. Nie ma opcji. Dobra, jest mała szansa, że wygram, ale jest... No... Jest turbo mała, nie oszukujmy się. Chyba, że będzie ciągle tym fajnym atakiem, a już nóż poszedł w rękę. Ja nawet nie jestem w stanie uniknąć tego ataku noża, przecież jestem za wolny. To jest ten atak randomowy. Już połowę żyć straciłem. A, strzela jakimś fistulą za smarkaną. Leży! 2,5 serca, dwa razy mogę berwać. Okej. Okay. Fajnie jakby... Nie zdążę, wiedziałem, jestem za wolny. Syf, fajnie jakby ten negatyw działał tak, że... O, dobra, dymkę mała. Nie gra w to. Fajnie jakby negatyw działał tak, że z każdym obrwaniem też się boostuje, nie? Na pokój. Ale już mamy takie przedmioty, więc to nie będzie tak ciężko niestety. Było miło, się skończyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!